Witam Państwa, bardzo jest mi miło, że zechcieliście jeszcze ciepły dosyć wieczór jesienny poświęcić na to spotkanie. Ja się może na początku wytłumaczę tylko z tego, że wprawdzie pełnię obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego, ale to nie dlatego jestem kuratorem wystawy na stulecie niepodległości. To nie jest tak, że sobie to zawłaszczyłem, pełnię te obowiązki od niedawna. Natomiast ponieważ jestem kuratorem zbiorów XX wieku, a rzecz dotyczy XX wieku, w związku z tym na mnie padło i ja musiałem ten odpowiedzialny obowiązek na siebie wziąć, co zresztą zrobiłem z wielką przyjemnością, chociaż też z lekkim niepokojem, bo celebrować stulecie niepodległości w Muzeum Narodowym, które jest organicznie związane jako instytucja z niepodległością Polski, było powołane jako Muzeum Narodowe w roku 16 przez okupanta niemieckiego jeszcze wówczas, ale to była tylko i wyłącznie gra polityczna. Natomiast de facto stało się Muzeum Narodowym w roku 18. I w związku z tym i dzieje, losy tej instytucji, część zbiorów tej instytucji i ta instytucja jako wyraz, emanacja II Rzeczpospolitej, no, która była taką chlubną inwestycją II Rzeczpospolitej. Przypomnę, że muzeum zostało otwarte w 20-lecie odzyskania niepodległości w 1938 roku. No to wszystko powodowało, że tę wystawę trzeba było zrobić szalenie odpowiedzialnie i szalenie poważnie, a na ile mi się to udało, to Państwo sami ocenią. Ja oczywiście zapraszam tych z Państwa, którzy wystawy nie widzieli, na samą wystawę, a teraz usiądę sobie, żeby móc przerzucać slajdy. I moim celem jest tak naprawdę powiedzenie, dlaczego zrobiłem tak, jak to zrobiłem. Wystawę można obejrzeć, w związku z tym nie będę opowiadał szczegółowo o tym, jaka wystawa jest. Natomiast chciałem pokazać główne wątki, główne prace w obrębie tych wątków i wytłumaczyć się z tego, dlaczego scenariusz wystawy przybrał właśnie taką postać. Na początek chyba trzeba się wytłumaczyć z tytułu. Otóż Krzycząc Polska to oczywiście jest fragmencik zaczerpnięty z poematu Juliusza Słowackiego z Kordiana i jest to antyromantyczna fraza de facto, mówiąca o tym, że szli krzycząc Polska, ale zapomnieli jednego wyrazu, a ten wyraz to było jaka. I to pytanie o to, jaka ta Polska ma być, bo wystawa zaczyna się w momencie, kiedy Polski jeszcze na mapie politycznej Europy nie ma, było pytaniem bardzo kluczowym dla różnych grup społecznych, dla różnych stron politycznych, nawet dla różnych formacji wojskowych, które o tę Polskę się biły. W związku z tym to pytanie uznałem za oczywiście zasadne wówczas, ale wydaje mi się, że ono ma swoją zasadność również i dzisiaj, spoglądając na temperatury sporu politycznego, który w Polsce się toczy, to pytanie cały czas nam towarzyszy. I na wejściu na wystawę znajduje się pomnik, nie pomnik, w zasadzie figura Józefa Piłsudskiego, marszałka Piłsudskiego. To jest rzeźba Henryka Kuny, którą on wykonał, ukończył w 1938 roku i ona została umieszczona w Muzeum Narodowym właśnie na 20-lecie obchodów niepodległości i otwarcie Muzeum Narodowego. W związku z tym bardzo chciałem, żeby mniej więcej w tym samym miejscu, w holu, ta figura stanęła. Ona wówczas była niemym świadkiem obecności w tych murach prezydenta Mościckiego, prezydenta Warszawy Starzyńskiego, arcybiskupa Warszawy, no i bardzo jeszcze wówczas nieleciwego młodego dyrektora Stanisława Lorenca, który był przez następne kilkadziesiąt lat dyrektorem Muzeum Narodowego, aż do stanu wojennego. Natomiast
rzeczą ważną wydało się wprowadzić na samym początku postać i dzieło Stanisława Wyspiańskiego, ponieważ to o jego pisma, jego dramaty były niezwykle ważne dla pokolenia, które uczestniczyło zarówno w Wielkiej Wojnie, jak i w tym ruchu niepodległościowym, który przyjął najbardziej taką znaną, wyrazistą postać w polskich legionach. W związku z tym, nie mając odpowiednich prac plastycznych Stanisława Wyspiańskiego, posłużyłem się dramatem, a posłużyłem się dramatem w sposób najprostszy, cytując Andrzeja Wajdę, który w sposób kongenialny, myślę, przeniósł Wesele Wyspiańskiego na taśmę filmową. I to jest pokazane w dwóch zasadzie montażach scen. Jeden pokazuje ten zaklęty krąg taneczny, który wszyscy Państwo zapewne dobrze pamiętają z filmu Wajdy. Już to radosny, weselny w tej izbie, ale jednocześnie coraz bardziej pijany, taki oszołomiony, rozhulany. A z drugiej strony zaklęty krąg historii Polski, która się toczy koliście, który tutaj przed chatą na prawo jest zaznaczony. Na drugiej projekcji są pokazane rozmaite wizje, które umieścił Wyspiański w swoim dziele. I to są wizje, które odnoszą się zarówno do historii Polski, jak też do jakichś takich profetycznych, rozmaitych figur. I tam Wajda pozwolił sobie na taki montaż interesujący, mianowicie w postać Werny Chory wmontował w którymś momencie Józefa Piłsudskiego. To, co widzicie Państwo po lewej stronie, tam twarz Werny Chory, który zwiastuje przyszłość Polski, zamienia się w konkret u Wajdy marszałka Piłsudskiego, ale oprócz tego oczywiście jest tam szereg innych postaci. Jest Stańczyk, jest Szela, jest caryca Katarzyna, są targowiczanie i tak dalej, i tak dalej. Więc te sceny są takim przedsionkiem, w którym znajduje się zgrzyt zaproponowanej publiczności, a mianowicie praca jednego z dwóch żyjących artystów, których ja zaprosiłem do tej wystawy. Prace na wystawie są dziełem najczęściej osób, które tworzyły te prace w danym czasie, który przedstawiają, więc w 1905 roku, czy 1914, 15, 20, 22, raczej nieczęsto później. Natomiast dwóch artystów żyjących, oprócz dwóch artystów współczesnych, wspomnianego Wajdy i za chwilę Tadeusza Kantora, to Przemek Trus-Truściński, jeden z nich. To jest artysta, który posługuje się językiem popkultury, komiksu, ilustracji, i to, co on robi, to on bardzo serio traktując historię Polski. Na przykład tu mamy takie sceny jakby z 1905 roku, z carskimi policmajstrami, jakąś rotą, która prawdopodobnie pacyfikuje demonstrantów, i postaciami wziętymi z fantasy, czy z cyberpunku, czy zupełnie innego rejestru znaczeń. I wydało się, że obecność artysty, który w ten sposób konstruuje opowieść o historii, o tożsamości, będzie czymś tutaj bardzo pomocnym, również w zakomunikowaniu tej wystawy pokoleniu młodszemu. Tam bardzo często się pojawia u Truścińskiego taka figura bohatera na koniu, konnicy, która no, troszkę jakby przypomina dawną konnicę, ale coś jest w niej niepokojącego, bo jest uzbrojona w jakieś instrumentaria całkowicie współczesne. Więc naprzeciw tego starego Wyspiańskiego i starego Wajdy pojawia się Trus-Truściński, tworząc taki rodzaj napięcia po to, żeby wprowadzić widza do pierwszej sali, w której, która została zatytułowana nie przed przełom wieków, tylko tak naprawdę przed wielkim jutrem. I tam znajduje się kilka prac. Te prace są takim moim zdaniem doskonałym zilustrowaniem nastrojów panujących tuż przed. Nastrojów rozterki, melancholii, nihilizmu nawet.
Tu tryptyk Jacka Malczewskiego zatytułowany Moje dzieciństwo, na którym widzą Państwo po lewej stronie, tak go należy czytać w tej kolejności, wędrowca zesłańca, który powraca skądś z daleka, pewnie ze wschodu, i u drzwi, oparta zresztą o ramę tego obrazu, jeśli Państwo to widzą, młoda, piękna dziewczyna z jakimś skopcem czystej wody, która go wita u progu. Wewnątrz dworu scena taka, że chłopiec puszcza bańki i obserwuje lokaja, który czyści szklaneczki, kieliszki, a szynele armii żołnierzy, oficerów armii carskiej wiszą, więc można się domyśleć, że tam wewnątrz jakaś biesiada i ziemiaństwo gości oficerów armii zaborczej. A po prawej wędrowiec dochodzi do płota i ta dziewczyna, ta obietnica zamienia się w figurę całkowicie inną. Więc no, rozczarowanie, mrok takich symbolicznych wyobraźni, które z kolei Witold Wojtkiewicz przedstawił w takim obrazie dość znanym z cyklu Cyrk wariatów. Wydaje mi się, że to jest obraz pochodzący z 1903 roku, gdzie tenże Malczewski, tu zresztą jest pokazany po lewej stronie, i inne postaci są takimi jakimiś kukłoludkami, dziećmi, starcami, którzy bawią się w jakąś wojenkę albo i co. I są jakby osobami pozbawionymi potencji, siły sprawczej. Emblematycznym obrazem tego typu jest znowu Malczewskiego portret znany Aleksandra Wielopolskiego. O tym portrecie napisano bardzo wiele w historii polskiej sztuki, ale ja chciałem zaakcentować tutaj dwie rzeczy, dlaczego ten portret jest tak istotny w tej wystawie. Z jednej strony mamy tę postać, która skubie, jak to w wierszyku, czy wyliczance kwiatek, prawda, czy kocha, czy lubi, czy co będzie, prawda, taka wyliczanka. On ma pas z nabojami, taki pas myśliwski na biodrach, ale tam zamiast nabojów są tubki farby. To znaczy, no, to jest taki Hamlet, rycerz, ale bez broni. Natomiast dwie wizje Polski, które jemu towarzyszą, no to jedna jest po prawej w okowach, starzejąca się, siwa, można by powiedzieć, no bez przyszłości. Druga, już okowów nie ma zerwane kajdany, ale jest postacią, kobietą podejrzanej konduity, odziano do tego symbolicznie w czerwony kolor. Więc to pokazuje takie dwa warianty, które tu przedstawia Malczewski, Polski takiej, która jest wierna być może swoim zasadom, ale niewolna. No i Polski, która buntuje się, rewoltuje, ale jest, najoględniej rzecz ujmując, czerwoną kurtyzaną. Być może miłą jego studentom, pokoleniu jego studentom, ale samemu Malczewskiemu chyba nie. I to doskonale pokazuje ten moment, jeszcze przed Wielką Wojną, przed I Wojną Światową, gdzie w ogóle sobie strasznie trudno wyobrazić jakąkolwiek Polskę, jaka ona ma być, jaka jest jej przyszłość. Ta wizja jest niedopełniona, a dopełnia ją obok, po prawej stronie widzicie Państwo taką karykaturę w zasadzie, czy rysunek satyryczny lekko, przedstawiając marszałka Piłsudskiego, wówczas jeszcze brygadiera Piłsudskiego, komendanta Legionów, który jest trawestacją tego obrazu Malczewskiego, i tam zamiast starej pani jest przedstawienie Wernychory, który zwiastuje, prorokuje nadejście otoż prawdziwego bohatera. No a Stańczyk duma oczywiście, jak to Stańczyk, nad przyszłością i losami Polski. Natomiast w miejsce pustych tubek z farbą widzimy, że przyszły marszałek dzierży okrwawioną szablę, więc jest człowiekiem czynu.
I w tym momencie wystawa nabiera troszeczkę tempa i ten czyn następuje w roku 1905, który jest czynem rewolucyjnym i czynem wielkomiejskim. Jest to pierwsze, można by powiedzieć, z jednej strony taka rewolucja mas, ale z drugiej strony powstanie, które ma charakter ludowo-proletariacki bardziej niż szlachecko Sienkiewiczowski i seria wyobrażeń, niektóre z nich Państwo dobrze znają, jak strajk Lenca tu po prawej, po lewej szarża Skoczylasa, szarża na protestujących w Warszawie. Bardzo znany, zwłaszcza bojownikom PPS-u i osobom o poglądach rewolucyjno-patriotycznych, czy też patriotyczno-socjalistycznych, duch rewolucjonista Antoniego Kamieńskiego, gdzie po raz pierwszy jest przedstawiony właśnie lud miasta, który rzuca bomby, strzela do policmajstrów, spiskuje, demonstruje i tak dalej, i tak dalej. I towarzyszą temu inne notacje, które odnoszą się bądź to do tych wydarzeń w Warszawie i innych miastach Królestwa Polskiego, jak i w Petersburgu. To, co widzicie po prawej stronie Państwo, to rysunek mało znanego artysty Samoilowicza, nawet nie znamy daty jego śmierci, który taką symboliczną, daje nam tutaj symboliczny obraz tłumienia przez kozaków rozruchów w Petersburgu, rozruchów ludowych w 1905 roku, bo to w Petersburgu ta rewolucja się rozpoczęła. Inny zupełnie charakter od tego, co przedstawiał Kamieński w takim heroizującym troszeczkę, nawiązującym być może nawet do Grodgera cyklu, jest cykl rysunków piórkiem Witolda Wojtkiewicza, który również pokazuje 1905 rok, ale raczej jako taki, trochę jest to bliższe Trustowi Tryścińskiemu, powiedziałbym, nie tylko w technice. Mianowicie, no jest to jakiś taki dziwny, przerażający troszeczkę obraz tego ludu, z którym być może Wojtkiewicz troszeczkę sympatyzuje, ale jest od niego bardzo daleko, bardzo oddalony i to jest no, po trosze zrewoltowany tłum, po trosze motłoch. Więc te różne języki opisują 905 rok. Są tutaj też inne obrazy pokazujące na Alejach Jerozolimskich wiosnę 1906 roku i smutne zakończenie tych rewolucji, a więc obraz Wisielcy Wawrzynieckiego i krucjata dziecięca tegoż Witolda Wojtkiewicza. 905 rok wydał się być bardzo istotny dla tej opowieści o niepodległości, ponieważ to jest pierwsze powstanie o charakterze niepodległościowym w XX wieku, które wprawdzie dzieje się na ziemiach Królestwa Polskiego, nie w Galicji. Ma też stosunkowo mało reprezentacji w sztuce. To nie jest temat, który artystów porywa. Ale to jest moment, w którym też kształtuje się część kadry bojowników, zwłaszcza PPS-u, a w tym Józefa Piłsudskiego, którzy później przystąpią do tworzenia pierwszych formacji zbrojnych Wojska Polskiego, znanych pod nazwą Legionów. Wybucha wojna i to części opowieści poświęcono jest w zasadzie cały ciąg pierwszej wystawy. Mamy taki niesamowity dosyć obiekt w zbiorach Muzeum Narodowego, mianowicie talię kart ręcznie wyrysowaną przez polskiego artystę i wynalazcę Czesława Tańskiego, który w 1915 roku, kiedy je rysował, znajdował się w Paryżu. I ta talia kart pokazuje różne figury królów, króla Belgów, króla Anglików, Kajzera, cara Rosji i tak dalej i rozmaite inne karty pomniejsze, gdzie są aeroplany, działa, cepeliny i tak dalej, i tak dalej. Polska występuje na kilku kartach jako tło wydarzeń. Tu chodziło mi jako kuratorowi o to, żeby podkreślić i pokazać współczesnym widzom, którzy o I wojnie światowej mają wyobrażenie najczęściej dosyć mgliste, no, że Polska nie była
podmiotem w tej wojnie, była przedmiotem, była po prostu jednym z terytoriów objętych wojną gigantów, trzech wielkich mocarstw, a później dwóch stron, które w tej wojnie pierwszej światowej walczyły. I tu pierwsza sekwencja na tej wystawie poświęcona jest tak naprawdę perspektywie cywilnej. Właśnie nie legionowej, nie zbrojnej, tylko cywilnej, bo to cywile doświadczyli tej wojny w najstraszliwszy sposób. Zginęły wówczas miliony ludzi w Europie. To była wojna w pewnym sensie równie straszna jak II wojna światowa, tylko że my pamiętamy II wojnę światową, bo to jest doświadczenie bliższe i doświadczenie naszych rodziców, czasem naszych współczesnych, coś, co jest też takim fundującym doświadczeniem dla Polski powojennej, a pierwsza wojna światowa tam gdzieś mgliście znajduje się w tle i ona się nie wpisuje za bardzo w taką opowiadaną historię Polski. Natomiast dla mieszkańców tych ziem była doświadczeniem potwornym ze względu na to, że po prostu przez te ziemie przetaczały się dziesiątki rozmaitych formacji pod obcymi sztandarami bardzo różnych nacji, które walczyły od kresów po ziemię Wielkopolski i pozostawiły po sobie ogromne zniszczenia, nie tylko ludzkie, ale również jeśli chodzi o całe terytorium kraju. W związku z tym ta historia dla mnie była bardzo ważna, żeby przywołać kontekst tego wychodzenia ku niepodległości, a więc Wielką Wojnę Światową, która tak naprawdę nigdy żadna wystawa w Polsce pierwszej wojnie światowej w sztuce nie była poświęcona. Właśnie z tego powodu, że ona dla nikogo jakby chyba nie była specjalnie istotna. Znaleźliśmy w muzeum wspaniały obraz uchodźcy. Ja go tutaj pokazuję w dwóch wariantach. Tak jak żeśmy go rozwinęli. On był ostatni raz pokazany w 1923 roku w Warszawie, w Zachęcie. I w pierwszym stadium konserwacji, on w tej chwili jest w pełni zakonserwowany. Konserwatorzy pracowali rok nad tym, żeby ten obraz o formacie 3,5 metra, jeśli dobrze pamiętam, w podstawie, to jest wielkie płótno, przywrócić do życia. Jest to jedyny mi znany obraz przedstawiający coś, z czym niestety mamy do czynienia i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj, i zapewne będziemy mieli do czynienia jutro, chociaż na szczęście nie na naszym terytorium, a więc właśnie z uchodźcami, których maluje tutaj Jan Rembowski w 1915 roku. To był jeden z największych problemów ówczesnej wojny. Setki tysięcy ludzi, którzy po prostu w chaosie wędrują, szukając schronienia. Śmiertelność niezwykle wysoka. Ona sięga czasem 30% w niektórych miastach i miejscowościach, więc to jest po prostu zagłada jakaś. I ten lament, krzyk, płacz ludności cywilnej wypełnia jedną część wystawy. Mamy taki nawrót do narracji, powiedziałbym, średniowiecznych, do motywów oczywiście chrystologicznych, podejmowanych przez różnych artystów. I tutaj kolejny trend współczesny, pełna rejestracja sztuki Tadeusza Kantora Wielopole, Wielopole, która właśnie w czasie pierwszej wojny światowej no nie tyle się dzieje, co jest przywoływana w takiej opowieści lokalnej, rodzinnej. Wielopole jest małą miejscowością w Galicji, dzisiaj chyba wsią, kiedyś miasteczkiem i Kantor w tym swoim teatrze pamięci i śmierci przywołuje te historie, które już są takimi historiami, ja bym powiedział, no przetartymi, gdzie one się już ukształtowały w jakiś sposób, nie wiadomo co jest prawdą, a co nie, ale one są powtarzane bezustannie w kręgu rodziny i w kręgu najbliższych i to zabijanie, ta przemoc wojenna tam bezustannie oczywiście się przetacza i w spektaklu również powraca raz po raz jak w zaklętym kręgu. Pokazuję tutaj też cykl bardzo wstrząsający, niewielkich prac rysunkowych, które później zostały odbite w tekach litograficznych. Abla Pana, artysty, który przyjechał z Palestyny, który rejestrował pogromy na ludności żydowskiej na Kresach, w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, Drohobycza w roku 16 czy 17, to trzeba pamiętać o tym, że ludność żydowska była najbardziej narażoną ofiarą na tych ziemiach, choćby z tego powodu, że nie miała żadnej formacji zbrojnej. Wszystkie inne nacje, Ukraińcy, Polacy, Rusini, Białorusini,
no, nie mówiąc o Węgrach, Rumunach i tak dalej, wszyscy mieli jakieś formacje zbrojne i jakiś sposób samoobrony, który z tego też wynikał dla rozmaitych wsi, miasteczek i tak dalej. Żydzi tego byli w największym stopniu pozbawieni, w związku z tym byli taką bezustanną ofiarą, która była represjonowana w zasadzie przez wszystkie wojska, które nawiedzały te miasta, miasteczka i tak dalej. I to doświadczenie cywilne tutaj dominuje. Niektórych rzeczy, które pokazuję tutaj Państwu na wystawie ostatecznie, żeśmy nie pokazali, bo miejsca na to nie starczyło. Jest taki cykl dotyczący przemocy pruskiej w czasie Wielkiej Wojny, Jana Rapackiego, zatytułowany Prusak w Polsce. Są też prace dość szczególne, nie mam czasu o tym, żeby nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym wszystkim dzisiaj mówić, ale na przykład jest taka praca artysty z Warszawy, Endeka, który w 1915 roku był artysta związany z Zachętą Warszawską. No, jest stańczykiem znowu, siedzi nad takimi trzema czaszkami. Czaszki są, noszą na sobie hełmy potencji militarnych, zaborczych, ale tylko nad jedną, nad czapą kozacką, widnieje wizerunek Matki Boskiej i świeci się lampeczka. Tutaj wyraźnie dla ówczesnego widza to było bardzo czytelne. Artysta wskazuje, gdzie leży jego sympatia, po jakiej stronie. W tym czasie Warszawa jeszcze znajdowała się, była częścią Imperium Rosyjskiego, nie tyle pod okupacją, co po prostu była częścią Imperium Rosyjskiego. Przełamujemy tę opowieść wejściem legionów, wejściem śmiałym w postaci rzeźby Jana Raszki, legionisty, który jest autorem szeregu prac związanych z czynem legionowym, i takie emblematyczne wyobrażenia związane ze sztuką legionową, jak znany bardzo portret wspomnianego już Jacka Malczewskiego, który portretuje tutaj brygadiera Piłsudskiego. On był wtedy brygadierem, to taka w zasadzie tytuł wojskowy, który nie istniał w ówczesnej armii austriackiej, ale ponieważ był szefem brygady, no to był brygadierem. Z tyłu majaczy Nike, są strzelcy tak mało wyraźni tam za nim, a po lewej z 1915 roku Jacka Mierzejewskiego obraz Polonia, który był w Zachęcie pokazywany tamtego roku, no gdzie ta Polonia tak zwolna wstaje z mar, i bardzo chciałem zderzyć ze sobą te dwa wyobrażenia, bo Polska jest jeszcze przedstawiana wówczas jako taka bezbronna, naga kobieta, a ludzie czynu to oczywiście najczęściej są umundurowani, wąsaci, a niekiedy brodaci mężczyźni, którzy tę kobietę z tego katafalku dźwigają. Nie pokazujemy na tej wystawie czegoś, oprócz takiej prezentacji na końcu, co było szalenie atrakcyjne, mianowicie ogromnej ilości propagandy wojskowej, plakatów, nalepek, ulotek, ale na to wszystko po pierwsze nie starczyło miejsca, a po drugie chciałem bardzo, żeby ten język emocjonalny sztuki przemawiał bardziej niż takiej nakierowanej propagandy wizualnej, jaką jest plakat. Zrezygnowaliśmy w związku z tym też w dużej mierze, za dwoma wyjątkami, z dokumentacji fotograficznej. Dajemy ją na koniec wystawy w takich prezentacjach multimedialnych, żeby po obejrzeniu sztuki widz mógł się sobie to skonfrontować, to doświadczenie, którego zaznał na wystawie z obiektywnymi obrazami. Fotografia też nigdy nie jest obiektywna, jest zawsze jakoś ustawiana, no ale powiedzmy jest bliższa rzeczywistości niż symbol, taki jak na przykład u Malczewskiego. Kolejna Polonia, ta już nie leży na katafalku, jak widzicie Państwo, jest całkiem w pełni sił i wskazuje drogę, za nią strzelcy maszerują, podobnie zresztą jak na innych pracach. Tutaj znowu anioły zwycięstwa wiodą rycerza w rzeźbie Edwarda Wittiga, Nike Polska. Więc te prace legionowe, które się tutaj na wystawie pojawiają, one mają wszystkie jeden podstawowy rys. One są heroiczne, triumfalne, zwycięskie, silne, mocne, i taka jest narracja sztuki legionowej. Tak? To są
nawiązania do batalistyki polskiej, czasem wręcz do takiej narracji sienkiewiczowskiej, powiedziałbym, którą przenosi w malarstwie Józef Brandt, którego żeśmy tutaj pokazywali zresztą tego lata, czy najstarszy z Kossaków, a później kolejni Kossakowie. No, wielka epopeja kawaleryjska w takim wydaniu, powiedziałbym, ułańsko-szlacheckim. Tutaj Beliniacy pod Urzędowem gonią wojska carskie. Nieco obrazów bardziej melancholijnych, przedstawiających jakieś sceny wojenne. No i różne obrazki w różnych stylistykach, pokazujące już to Halera Minkiewicza w Karpatach, czy też znowu Beliniaków, to obraz Jana Wydry. No i coś najbardziej seryjnego, czyli malarstwo Wojciecha Kossaka, który, wybaczcie Państwo, kolokwializm, strzelał tymi obrazami na lewo i na prawo, powtarzając zresztą bardzo często motywy, a tu zebrałem w jedno trzy takie alegorie Wojska Polskiego, gdzie te kawalerie, chluba naszej armii, od czasów no przynajmniej Sobieskiego, jeśli nie wcześniej, przez wojska napoleońskie i tak dalej, aż po legiony, a czasem już nawet też i kawalerie z czasów wojny bolszewickiej nacierają na wroga. Na dole, na górze widzą Państwo, że strzelcy czy jeźdźcy już z lat 30. przyglądają się tej historii armii, więc to jest taka alegoria armii polskiej, oczywiście przedstawionej jako konnica, broń Boże, jako piechota. Tej narracji, która jest bardzo silnie ukształtowana w polskiej sztuce i jest przeniesiona z lat wojny również w dwudziestolecie międzywojenne, przeciwstawiam obraz wojny, jaki dają artyści zachodni, dla których to była wojna bez sensu, beznadziejna, jedna wielka masakra i doświadczenie egzystencjalne, które de facto zdruzgotało nie tylko cały świat, który znali, ale również świat wewnętrzny, świat moralny, świat etyczny, świat religijny. I mamy to szczęście, że mamy w zbiorach grafikę, w tym przypadku artystów niemieckich, wydawaną i w czasie wojny, pod koniec wojny i zaraz po niej, no, które przedstawiają wojnę jako jeden wielki horror, w zasadzie w duchu takim, jak to dawał Goya sto kilkadziesiąt lat wcześniej. Okrucieństwa wojny, wojna jako potworne doświadczenie, doświadczenie przemocy. W polskiej sztuce to jest dość rzadkie. Trzeba przyznać, że sztuka legionowa prawie wzięła wszystko, zresztą ona była bardzo wspierana w II Rzeczpospolitej przez czynniki państwowe, no bo to było to samo środowisko, prawda? To był mit założycielski II Rzeczpospolitej. W związku z tym obrazów takich jak ten Stanisława Fabijańskiego, które przedstawiają znowu wojnę jako jakieś piekło dantejskie, czy pole bitwy, w którym pojawiają się zmary i trwogi, jest bardzo, bardzo niewiele i ten obraz, mam wrażenie, po raz pierwszy w ogóle jest pokazany publicznie. On tutaj jest jeszcze trochę surowy, ale na wystawie mogą go Państwo obejrzeć już podrasowany, czy wyszykowany przez naszych konserwatorów, podobnie jak ten, gdzie tak jest pobojowisko, tam ktoś kopie jakiś grób, tu jest lamentująca kobieta na pierwszym planie i jakieś odchodzące zmary. No i podobne w przekazie, chociaż w formie inne, ekspresjonistyczne obrazy wojny, gazu, bombardowań lub też takie już 10 lat po odzyskaniu niepodległości tworzone fotoaranżacje Jana Neumana z Lwowa, gdzie wojna w takim duchu pacyfistycznym jest przedstawiana jako pobór na śmierć. I w kolejnej sali stawiam pytanie, co robi artysta na wojnie. To wszystko, co widzieliście Państwo, no też są dzieła artystów, często artystów, którzy brali udział w wojnie, natomiast tutaj się skupiamy rzeczywiście na takiej roli artysty, który jest artystą frontowym. I tak jak Leon Wyczółkowski, na przykład starszy pan, który jest w armii, tutaj w mundurze armii austriackiej, wielu artystów było ochotników, było, służyło w specjalnych oddziałach artystycznych, które miały różne funkcje i zadania. Oprócz portretowania kolegów, co w czasie wolnym, czy też dowódców, rysowali fortyfikacje, ziemianki, dokumentowali rozmaite rzeczy, robili rysunki techniczne dla kolegów, którzy
obsługiwali działa, mianowicie gdzie dany pocisk ma trafić, jak również dokumentowali pośpiesznie organizowane cmentarze wojenne i planowali takie już docelowe cmentarze dla ofiar, dla poległych kolegów. W związku z tym tutaj pokazujemy mnóstwo rozmaitych takich reprezentacji tego, co artysta na wojnie, prawda? Rysuje kolegów, rysuje postój, ziemiankę, jakiś posiłek wspólny, ktoś gra, a przede wszystkim tych rycerzy. Proszę zauważyć, że każdy z nich jest przedstawiony raczej w takiej niezwykle godnej postaci, jako ten rycerz niepodległości. Tutaj większość tych prac pochodzi z teki legionów Leopolda Gottlieba, ale też są prace innych artystów i zależało mi przy okazji i na tym, żeby pokazać i uzmysłowić widzom współczesnym, zwłaszcza młodszym, że ci żołnierze występują w bardzo różnych uniformach. Oni, to nie jest jakaś jedna armia, to są bardzo różne formacje, różnie ubrane, czasem wykonujące jakiś wysiłek, żeby w ogóle odróżnić się od wroga, a w tym pokazujemy również na wystawie cykl portretów wykonanych przez Zygmunta Waliszewskiego, wybitnego polskiego artystę. Pierwszy pułk kaukaski, do którego zgłosił się na ochotnika, w którym służył, tu na kolorowo, barwnie przedstawiony jego szwagier Kirył Zdańewicz. No i prócz rozmaitych takich dokumentów i dokumentacji, artyści oczywiście też upamiętniają poległych, upamiętniają śmierć. Ja bardzo chciałem to zdjęcie po lewej pokazać na wystawie, ale nam się w końcu nie udało i miejsca na to nie mieliśmy. Natomiast pokazujemy tego świętego Sebastiana przy drzewie, ponieważ motywem, który najczęściej pojawia się w szkicownikach i w tekach artystów, którzy coś przywożą z wojny, są właśnie wizerunki drzew. I te drzewa ja tutaj spróbowałem tak encyklopedycznie pokazać w trzech różnych ujęciach. Symbolicznym po lewej stronie, gdzie ktoś pod tym drzewem pada, jest takim męczennikiem wojny czy sprawy. Drzewo jako schronienie dla żywych, bo wiadomo, że przy drzewie można się zaczaić i do wroga ze strzelby karabinu palić, ale drzewo, które również jest takim oczywistym schronieniem, zadaszeniem dla tymczasowego pochówku. I tych drzew, ja to przeskoczę szybko, jest niepoliczalna ilość. W zasadzie w dziełach artystów Wielkiej Wojny na całym kontynencie europejskim te drzewa się pojawiają i nawet jest szereg cytatów takich, które mówią o tym, co to drzewo znaczy dla drzewo napotkane, okaleczone, stojące, opalone, żywe jeszcze, albo właśnie chroniące jakieś ludzkie szczątki. Co to znaczy dla tych żywych, które wobec drzewa przypadkiem lub nieprzypadkiem stają. Więc to jest taka sala poświęcona życiu, tym żywym, którzy walczą, śmierci, tym samotnym drzewom i reprezentacjom śmierci, które w polskiej sztuce znowu nie tak jak w ekspresjonizmie niemieckim czy w równie ekspresyjnych pracach artystów z Wielkiej Brytanii czy Francji czy Belgii, to śmierć na polu bitwy przedstawiają w polskiej sztuce, to jest postromantyczne, melancholijne, nastrojowe i bardzo wyciszone. Tego obrazu zdecydowaliśmy się nie pokazywać, to jest obraz wielkiego formatu, pokazującym taką niemal kiczowatą apoteozę śmierci, prawda, z tą tęczową łuną. Z różnych powodów pomyśleliśmy, że może byłoby trochę nadmiarowe pokazywać ten właśnie takiego legionistę na marach wstępującego w jakieś rajskie krainy. Natomiast ten obraz Jana Skotnickiego, Śpij kolego w ciemnym grobie, a druga linijka, tego już niedopowiedziana w tytule wersu, w wierszu Józefa Maczki brzmi: Niech się Polska przyśni Tobie, i taki tytuł ma ten obraz, więc jak widzą Państwo, to są takie opowieści i obrazy skupione, wyciszone, bardzo melancholijne i na cicho, bez krzyku.
Zrezygnowaliśmy z propagandy politycznej, patriotycznej, różnorakiej zresztą, która towarzyszy walce o wolność. Natomiast przechodząc do drugiego ciągu, który dotyczy Polski niepodległej, pokazujemy z jednej strony takie szybkie, suche notacje, niemal prasowe. I być może było myślane w ogóle jako ilustracja dla prasy z 1918 roku, gdzie są przejmowanie broni od Niemców, zrzucanie jakichś szyldów niemieckich. Taki cykl, dość często zresztą reprodukowany w książkach, które dotyczą tej tematyki, cykl Leona Wróblewskiego, rysowany w różnych miastach. Mamy tam i manifestacje, tutaj mamy Poznań po lewej stronie, tutaj mamy Warszawę, wszystko jest datowane. Gdzieś nawet pojawia się na tym rysunku po prawej postać marszałka Piłsudskiego. To jest bodaj, już nie pamiętam, 11 czy 12 listopada, 12 listopada chyba przed katedrą. Więc takie suche zdanie relacji z tego momentu i kilka obrazów, które symbolizują odzyskiwanie niepodległości. One najczęściej powstają jeszcze przed rokiem 18, tak jak ten obraz Romana Kramsztyka, Legenda o koronie, czy inne prace, najczęściej sięgające do bardzo oczywistych motywów chrystologicznych, zmartwychwstania, scalenia szczątków, tak jak tutaj we wskrzeszeniu Piotrowina, Tadeusza Makowskiego. Piotrowin miał być wskrzeszony przez świętego Stanisława, taka legenda lokalna. I najbardziej chyba znany w tym duchu trzymany cykl, aczkolwiek w takiej ornamentyce i stroju słowiańskim już bardziej niż tradycyjnie chrześcijańskim, cykl Pascha Zofii Stryjeńskiej. Moment, w którym Polska odzyskuje niepodległość, jest pokazany w takiej dość chaotycznej sali. To jest najtrudniejsza prawdopodobnie do opowiadania dla prowadzających czy dla edukatorów muzeum, ale to specjalnie tak jest wymyślone, ponieważ to jest moment, w którym dzieje się strasznie dużo rzeczy naraz i one są i równoległe, i sprzeczne, i w konflikcie ze sobą. No bo Polska odzyskuje niepodległość, jest jakiś krótki dosyć moment radości i triumfu, krótki dlatego, że kraj jest po prostu potwornie wyniszczony, panuje głód, panuje Hiszpanka, która dziesiątkuje skupiska ludzkie i zaczyna się walka polityczna jednocześnie, dość zażarta i dość gwałtowna, jak to po wojnie bywa. Jednocześnie Polska rozpoczyna, czy jest uwikłana w kolejną wojnę. Koniec wielkiej wojny rozpoczyna coś, co historycy od jakiegoś czasu nazywają wojną Liliputów. To znaczy, że wszystkie te kraje, które się pojawiają po rozpadzie wielkich mocarstw, zaczynają się bić między sobą bardzo różne rzeczy. No, przede wszystkim o terytorium, ponieważ trzeba wyrysować granice. Polska jest jednym z najsilniejszych graczy tutaj, najsilniejszym na pewno na tym obszarze. Między innymi dlatego, że ma jakoś ukształtowaną siłę zbrojną. I jest też oczywiście dość pokaźna w sensie terytorialnym. Jednocześnie tam się pojawiają takie figury buntownicze, które bardzo różnie można czytać, bo z jednej strony taki buntownik, bohater, który się objawia w największym stopniu w drzeworytach Władysława Skoczylasa, z jednej strony odsyła do takich ludowych legend, bardzo bliskich sercom Polaków, którzy potrafią czytać, legend o śpiących rycerzach, nawiązujących do mitologii związanej z Tatrami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prawej ten drzeworyt Skoczylasa, gdzie anioł z rogiem, prawda, przychodzi budzić tych rycerzy, a po lewej Jana Rębowskiego Powrót Tobiasza, gdzie ten Tobiasz też pas zbójniczy tutaj ma na sobie i roztacza skrzydło opiekuńcze, ale jednocześnie ten
Ten góral Harnaś jest taką postacią niepokojącą. On nie jest na pewno miłośnikiem porządku i jakiegoś ładu, tylko jest właśnie buntownikiem i to buntownikiem ludowym. Skoczylasa oskarżano w swoim czasie o to, że sprzyja ideologii bolszewickiej, bo trzeba pamiętać o takim przypisie do tych prac, że to jest moment, w którym no nie tylko, wspominałem o tym na początku, nie tylko wojska walczą między sobą, różnych krajów, Czesi z Polakami, Polacy z Ukraińcami, Ukraińcy z Białorusinami, Białorusini z kimś tam bolszewicy już nacierają na wszystkie strony, Litwini i rumuńskie wojska, są jeszcze zaciężne wojska, tak jak w średniowieczu niemieckie, tak zwane Freikorpsy, które po prostu za chlebem zatrudniają się w różnych armiach, więc wszyscy walczą ze wszystkimi, gołocąc i pustosząc krajobraz. W związku z tym lokalna ludność, dość już dobrze uzbrojona po 4 latach wojny, zaczyna samoorganizację i zaczynają się tworzyć właśnie takie, no na początku oddziały samoobrony, ale później po prostu regularne, zbrojne bandy, można by powiedzieć. Czy jak to się dzisiaj mówi, czerpiąc chyba z czasów wojny w Somalii, warlords, czyli wataszkowie, prawda? Wataszkowie, którzy no, bronią swego, a jednocześnie broniąc swego, bardzo często sięgają po cudze. Więc ten zbójnik Harnaś tutaj ma takie różne konotacje, ale jest niezwykle popularny. I to jest moment, w którym do polskiej kultury takiej popularnej, tożsamościowej, góral wchodzi na stałe. Właśnie poprzez cykl Skoczylasa, ale też przez twórczość innych artystów związanych z Zakopanem i tak dalej. Sekunduje w tym poniekąd, choć na innych rejestrach, zupełnie Zofia Stryjeńska, która w tamtych latach zaczyna tworzyć taki panteon bóstw słowiańskich. Czyli jest to pewne odejście od tych wizerunków chrystologicznych związanych z postacią Chrystusa, Polski jako Chrystusa narodów i tak dalej, poszukiwania witalności, siły, mocy, seksualności, sprawczości w czymś, co przychodzi z dawnych czasów, jest swojskie, nasze, osadzone w rozmaitych ziarnach, snopach, burzach, piorunach i tak dalej, w siłach natury. Stryjeńska tworzyła te cykle bożków słowiańskich przez chyba ponad 2 dekady. I ten powrót do paganizmu, do czegoś, co jest pierwotne, co poprzedza religię skompromitowano w czasie I wojny, tak bym powiedział. Tak to wyglądało zdaniem wielu artystów. Jest rzeczą, która powraca w twórczości różnych artystów. A w tym wszystkim nowa sztuka. Nowa sztuka, o której długo dzisiaj mówić nie mogę, ale pierwsza wojna wprowadza w Polsce na scenę zupełnie nową estetykę, nowy język plastyczny. Z bardzo różnych powodów. I z tego powodu, że stary świat się rozpadł, ale i z tego powodu, że nowy świat potrzebuje nowej formy i nowego kształtu. I to robią artyści z różnych ugrupowań awangardowych, zwykle się je tak łączy ze sobą, są ekspresjoniści, formiści, futuryści po części działający na ziemiach polskich i poza granicami kraju, ale również artyści nowej sztuki, którzy reprezentują inne środowiska. Kształt, który przyjmuje Polska po I wojnie światowej, a już do 23 roku to się jakoś zamyka, tworzy państwo, w którym 1/3 obywateli to nie są Polacy. To są Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Białorusini i niektóre z tych nacji, jak na przykład Ukraińcy czy Żydzi, tworzą swoją nową estetykę na miarę tego nowego czasu i to również na wystawie prezentujemy. Niestety nie mogliśmy pokazać wspaniałych prac artysty litewskiego, bardzo związanego z Polską, ale pokazujemy za to ciekawy taki wybór prac ukraińskich. I ten moment chaosu no, potęguje to, że Polska jest w stanie wojny i to wojny ze śmiertelnym przeciwnikiem, z Rosją bolszewicką, ze zrewoltowaną Rosją, która
z którą toczymy bardzo krwawe boje w roku 19 i 20. Temu towarzyszy oczywiście propaganda wizualna, która na wystawie jest pokazana znowu w takim przydatku multimedialnym i szereg prac, które to starcie w jakiś sposób symbolizują. Łącznie z tą, którą pokazuję tutaj przed konserwacją. Państwo będą mieli okazję zobaczyć, jak ten obraz wygląda już po zakonserwowaniu. Szarża bolszewicka namalowana przez Jerzego Hulewicza w latach 30., która ma takie cechy malarstwa futurystycznego. Obraz też chyba nigdy nie pokazywany, a w każdym razie nie pokazywany po wojnie. No i te klasyczne kosaki, które oczywiście historii wojennej muszą towarzyszyć. Tutaj są też obrazy po części bardzo znane, tak jak te orle lwowskie po lewej stronie, czy też gipsowy projekt pomniku lotnika Edwarda Wittiga, który ostatecznie stanął w Warszawie, Ślęzińskiego Piłsudski pod Wilnem i tak dalej, i tak dalej. Wystawę de facto kończą dwa takie mocne akcenty, a po niej następuje taka figura dopowiadająca. Pokazujemy tekę sejmową, dzieło Stanisława Lenca, tego samego, który na początku przedstawiał strajk robotniczy. I ta teka sejmowa to jest pierwszy sejm ustawodawczy, jego zadaniem jest ukształtowanie podstaw państwa polskiego, konstytucji, trybu wyboru głowy państwa. I tu chodziło nam też o to, żeby pokazać, jak różnorodny ten sejm wówczas był. Tak? On był, miał być takim sejmem, który reprezentuje różne środowiska i różne części polskiego społeczeństwa, więc widzimy tutaj i socjalistę, i ziemianina, i socjalistę Daszyńskiego, i księcia Radziwiłła, i chłopów, i rabina, i biskupa ormiańskiego, i księdza, i tak dalej, i tak dalej. I ta galeria postaci została w tej tece upamiętniona i naprzeciwko niej przedstawiamy samotną figurę pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej, Gabriela Narutowicza, który wybrany przez kolejny sejm został na skutek potwornego, jak to w Polsce bywa, sporu politycznego między dwoma zwaśnionymi stronami, zamordowany w zachęcie notabene, zresztą na oczach szeregu artystów, którzy na tej wystawie są pokazywani, między innymi Jana Skotnickiego i innych. I ta figura Gabriela Narutowicza tutaj jest zaprezentowana przez ten obraz namalowany przez Wzdowiszewskiego i taką fotografię, która pokazuje pewnie pierwszą prezentację tego obrazu na Zamku Królewskim, kiedy to ogląda to prezydent Mościcki razem ze swoją świtą. Natomiast dopełnieniem tej wystawy jest ostatnia sala, która przedstawia bohatera. Ten bohater pojawia się bardzo wcześnie na wystawie, już na obrazie Malczewskiego, na tym rysunku Sichulskiego. W zasadzie polska tradycja literacka, tradycja romantyczna śniła tego bohatera cały czas. On był albo takim ludowym bohaterem, co to zejdzie z tych gór, jako rycerz czy król chrobry albo śmiały i Polskę wyzwoli, albo jakaś taka postać o cechach nadludzkich. I tą postacią oczywiście, zwłaszcza po wygranej wojnie bolszewickiej z bolszewikami, był Józef Piłsudski, który wkrótce przejmuje pełnię władzy w Polsce. I Polska, będąc krajem demokratycznym, ponieważ ma instytucje demokratyczne, ma Sejm i wolną prasę, aczkolwiek cenzura istnieje, de facto staje się powoli państwem autorytarnym, a po 26 roku, kiedy Piłsudski decyduje się dokonać przewrotu wojskowego i bierze całą władzę, przy zresztą wsparciu swoich wiernych sobie oficerów i oddziałów, staje się państwem autorytarnym. I
ta figura wodza, która tak majaczyła i rysowała się w poprzednich salach, tutaj nabiera swojego pełnego, bardzo szerokiego wyrazu w kilkudziesięciu pracach malowanych, rzeźbionych, rysowanych, gdzie ten bohater jest uwieczniony i monumentalizowany w projektach wprawdzie, ale w coraz większej skali. Chodzi tu o parę różnych rzeczy, ale ponieważ intencją wystawy nie było to, żeby opowiedzieć, co było dalej. To nie jest wystawa o Polsce międzywojennej, o dwudziestoleciu, o Gdyni, o Centralnym Okręgu Przemysłowym itd., itd., tylko wystawa o Wielkiej Wojnie i okolicznościach, w których Polska uzyskała niepodległość. To ta figura marszałka Piłsudskiego tutaj wydała się być niezbędna, jako ta, jaka taka, którą w pewien sposób domyka symbolicznie tę opowieść. To, co widz widzi wychodząc, jeśli się obejrzy za siebie wchodząc, to też to zobaczy, to praca, która wywołała pewne kontrowersje w ostatnich dniach, jak to zresztą bywa z pracami Piotra Uklańskiego, on rzadko kiedy pozostawia widza obojętnym, zwłaszcza wtedy, kiedy mówi o Polsce, a on o Polsce bardzo często mówi. To, co Państwo widzieli przed chwilą, to jest taka bardzo jego znana praca na temat Solidarności, którą on zrobił, już nie pamiętam, ileś tam lat temu, pokazywana niedawno była, stosunkowo niedawno, w Muzeum Metropolitan w Nowym Jorku, gdzie ten napis złożony z ludzi tak się nagle zaczyna rozsypywać i rozchodzić. Na tą wystawę Piotr Uklański wykonał taką serię z fotografii podczas nie z zeszłego roku, tylko chyba z 16 roku, jak mi ktoś uściślał, manifestacji, które odbywają się no, 50 metrów stąd, za płotem muzeum. I z tego cyklu fotografii wybrał dwie, które zakomponował, używając tytułu wystawy i cytatu ze Słowackiego w taką aranżację czy instalację. I to jest ostatni obraz, który widzimy wychodząc z wystawy, mając surowe spojrzenie marszałka Piłsudskiego stojącego na schodach za sobą. To ja tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo.